Cześć wszystkim, witam was kochani serdecznie, z tej strony Juken, kolejny odcinek z Total Battle dziś. Z jednej strony będzie to taki luźniejszy odcinek, troszkę gameplayowy, z drugiej strony no, jednak skupimy się na przygotowaniach do Ranga Roku, bo to jest też temat, który już się zbliża wielkimi krokami i jeden z widzów również zadał pytanie, jak do tego się przygotować. Dziś Wam powiem, jeśli jesteś na etapie właśnie przygotowywania się do Ranga Roku, to musisz wiedzieć, że Ranga Rok będzie za 6 dni, czyli 16 listopada. I mniej więcej to, co jest Ci potrzebne i niezbędne, jeśli chcesz się przygotować, drogi widzu, to Ci tutaj powiem, no jeżeli wiesz, że nie zdążysz, to musisz poczekać kolejny miesiąc, ale wtedy będziesz miał też kolejny odcinek. Gdzie będę pokazywał, jak to robię w praktyce, no bo mogę to nagrać tylko wtedy, kiedy ten ranga będzie już aktywny. Także 16 listopada, za 6 dni, rusza ranga rok. Ja mam tutaj już intensywne przygotowania, które Wam też pokażę i tylko proszę, żebyście to zawsze na swój poziom przekładali, ok? Bo wiadomo, no ja pokazuję Wam na moim przykładzie. Każdy z Was ma inny level, natomiast cel jest ten sam. On się nie zmienia. Ale na początku, w ogóle, gorące pozdrowienia dla moich przyjaciół z klanu, którzy mnie wczoraj namierzyli na YouTubie. Pozdrawiam Was, przyjaciele, serdecznie. Uwielbiam Was, jesteście super i również serdecznie pozdrawiam wszystkich Was, którzy piszą do mnie wiadomości prywatne tutaj w Totalbet. Szukacie mnie, piszecie, że fajne odcinki, że Wam się podobają, udostępniacie to swoim znajomym, komentujecie także bardzo Wam dziękuję, pomaga to w rozwoju tej serii. Także niskie pokłony dla Was. Jeszcze bardziej, jak widzicie, to motywuje, żeby nagrywać więcej. Moi drodzy, do konkretów przechodząc, tak jak wspomniałem, powtórzę to jeszcze raz, Ranga Rok zaczyna się 16 listopada, tu jeszcze w rozpisce. Tego nie mamy. Pokażę Wam na moim przykładzie. Wyzłóżcie to na swój przykład, ale technikę możecie generalnie zrobić tą samą. Jak widzicie, mam bardzo dużo, znaczy bardzo, no może nie bardzo, ale dość dużo złota, ale już bardzo dużo srebra. No i wynika to, moi drodzy, z tego, że wczoraj skończył się starożytny potwór, tak, epicki starożytny potwór. I wykorzystałem tego, ten dzień z potworem. Z jednej strony, żeby na giełdzie najemników pokupować na zapas najemników, żeby oni mi, że tak powiem, służyli przez, przez ten tydzień, bo wiem, że ci najemnicy będą mi potrzebni do zdobywania punktów, które no, teraz dla mnie są najważniejsze. Pamiętajcie, najemnicy to jest number one, jeśli chodzi o, o punkty, jeśli chcecie levelować. Z drugiej strony, gdzieś tam powoli, już sobie szkole wojska, przygotowuje wojska, bo będzie parę wydarzeń, w których siłą rzeczy muszę wziąć udział, bo nie ma wyjścia. Jak widzicie przez, przez, przez starożytnego, moja Kleopatra, awansowała o trzy levele. Mogę wam pokazać oczywiście za chwilę też moje wyniki ze starożytnego, bo to wszystko, moi drodzy, się wiąże i składa. W całość. O co chodzi? Ja chcę moi drodzy na, na ranga roku, podczas ranga roku aktywować G7. Tak, czyli wojska siódmego poziomu. Jak widzicie, nie mam punktów waleczności, a nie mam, bo wynika to z tego, że szkole, koszt szkolenia gwardzistów, ostatni koszt. Na razie go nie przyspieszam, bo to on jest na maksa przez przyjaciół już przyspieszony. Tam miał 400 dni ponad. Zobaczcie. Chodzi, moi drodzy, tutaj o tą część. Ulepszam to. Widzieliście w poprzednim odcinku, wam mówiłem, że potrzebuję 170 bilionów. Nie mylcie tego z tymi milionami, które tu mam, tylko bilionów szkolenia gwardzistów, więc zostaje mi ostatnia technologia, która również kosztuje 170 bilionów. No tu się nie wyświetla, bo to się jeszcze robi. Więc na pewno muszę zdobyć 170 bilionów do ranga roku. Plus no, wypadałoby koło 200, przynajmniej. Bilionów zdobyć, żeby któregoś, któregoś z naszych G7 tutaj już aktywować. I tu, ponieważ drogi widzu, no jesteśmy przed ranga rokiem i musisz tą informację usłyszeć, yy, odpowiadając też na komentarz, komentarz widza. Yy, wygląda to w praktyce tak, tak jak mówię, ja Wam wszystko dokładnie pokażę krok po kroku, yy, jak już będzie ranga rok, no ale kiedy Wy będziecie to oglądali, gdy już będzie ranga rok pewnie będziecie to już na drugi dzień oglądali, no to już będzie troszkę za późno. Więc tą informację muszę Wam przekazać. Taktyka jest bardzo prosta. Moim celem będzie w tej chwili, drogi widzu, zdobywanie punktów waleczności. Tylko i wyłącznie na tym się skupiam, na niczym więcej. Dlatego dziś mam taki luźniejszy dzień, w którym powiedzmy za dużo nie robię, bo zbieram srebro, zbieram złoto. Zaraz zresztą zobaczycie, jakie wydarzenia są przed nami jeszcze do ranga roku. Natomiast... Chodzi o to, że muszę aktywować przed rangarokiem tą technologię, tak? W marszu gwardzistów piątych. Wtedy odblokują mi, się, odblokują mi się G7. I w momencie, kiedy zacznie się rangarok, tak? Tego dnia, chwilę przed rangarokiem, ja Wam tu nawet według moi drodzy mojej rozpiski od przyjaciół mogę to, to powiedzieć. Chodzi o to, że kiedy. Kiedy zacznie, po uruchomieniu ranga roku, podkreślam, po uruchomieniu, czyli to wszystko przygotowujesz, ale zostawiasz tych, tych, zostawiasz siódmego poziomu. Nie nawet nie zlecasz tego. Czyli jeżeli ja w moim przypadku zdobędę 170 bilionów, a zdobędę to w ciągu dwóch dni, myślę, trzech zrobię sobie tempo marszu gwardzistów na piątkę, te mi się odblokują i zostawiam to. Będę zbierał dalej punkty waleczności, tak? I o co mi chodzi? Rozpoczyna się Rangarok, więc ta teoria mówi o tym, żeby, kiedy zaczyna się Rangarok, żeby rozpocząć badania z jednego ze strażników siódmego poziomu, ale nie kończyć ich. Rozumiecie? I kiedy wydarzenie się zakończy, kiedy rozpocznie się wydarzenie, to wy w pierwszej kolejności atakujecie i tak różne wersje o tym mówią, ale można spróbować, żeby atakować słabymi potworami raz i słabym wojskiem raz. I wtedy ranga rok zostanie ustalony na poziomie twoich strażników, w moim przypadku, szóstego poziomu, tak? I kiedy ranga rok już się zacznie, system to przypisze mi te punkty do jako szóstego poziomu. Ja wtedy aktywuję sobie szybko. Przyjaciele mi to przyspieszą, ja użyję przyspieszeń. Będę miał siódmego poziomu. Będę atakował na ranga rok wojskami siódmego poziomu. Co mi to da? Da mi to, no teraz wam nie pokażę, i dlatego musicie drodzy widzowie mi teraz wierzyć na słowo, a w praktyce zobaczycie, jak będę to nagrywał w czasie ranga roku. W praktyce to, moi drodzy, da to, że będzie wam łatwiej zdobywać te punkty do ranga roku, te monety ranga roku, czyli więcej z tego ranga roku wyciśniecie. Ale to mówię, praktykę wam pokażę, więc co możesz, drogi widzu, zrobić przygotowując się do rangi? Masz 6 dni, możesz razem ze mną taki challenge podjąć. Ja Ci pokazuję jeszcze raz, jak to wygląda u mnie. Moje przygotowania wyglądają tak, u ciebie mogą wyglądać inaczej, może mniej potrzebujesz. Po prostu zbieraj punkty waleczności. Tak? Zbieraj punkty waleczności. Odblokuj wszystkie technologie, które są Ci potrzebne do odblokowania żołnierzy wyższego poziomu, jeśli jesteś na G5, a chcesz odblokować G6. Wszystko sobie przygotuj, tak, żeby te wojska G6 w Twoim przypadku były odblokowane. Możemy się cofnąć, bo ja już mam G6, także możecie zobaczyć, czyli to prawdopodobnie wszystko tutaj potrzebujecie, tej ładowności nie potrzebujecie, to jest rzecz dodatkowa. Nawet w ogóle nie musicie jej robić, jeśli wam zależy tylko na punktach na, na dany poziom, tak? Czy to G6 czy G5, nawet jak jesteś jeszcze na słabszym poziomie i chcesz wejść na G5, to sobie odblokuj. Ale nie rób badań tych żadnych łuczników, włóczników czy jeźdźców. Nie zaczynaj tych badań przed ranga rokiem. Tak? Chodzi o to, że, że musisz zacząć ranga rok, nie mając w ogóle rozpoczętych badań. To jest najlepsza według mnie opcja. Nie? I zbieraj punkty waleczności, żeby móc w czasie ranga roku odblokować całą trójkę. To by było idealnie. Ja od razu ci, drogi widzu, powiem, nie wiem, czy mi się to uda, bo mogę się domyślać, że na każdego z tych żołnierzy siódmego poziomu około 200 bilionów pewnie będę potrzebował. Tylko to jest moje domyślanie się, że skoro tu jest 170 bilionów, to tu pewnie będzie 200. Czyli musiałbym 800 bilionów jeszcze mieć punktów, aby wszystko, całą czwórkę odblokować, łącznie z gryfem bitewnym. No to jest, sami rozumiecie, no troszeczkę mało wykonalne, ale to zobaczcie, to są ostatnie wojska, jakie mi zostały tutaj do odblokowania. Także progres będzie spory. No więc jak te punkty, moi drodzy, tej waleczności zdobywać? No, mamy piekielną kuźnię. Ja szczerze mówiąc, rzadko kiedy z tego, kochani, korzystam i generalnie zobaczcie, że nie będę z tego korzystał, ponieważ piekielna kuźnia nie daje punktów waleczności. Mi akurat w tej chwili zależy już nie na lewelowaniu kapitana, oszczędzam armię tylko na to, co damy punkty waleczności? Także dlatego mam dzisiaj i jutro, no bo to są dwa dni, tak, piekielnej kuźni, troszkę więcej luzu. Po prostu, że tak powiem, sobie odpoczywam, zbieram siły, zbieram, wiecie, zasoby. Co jakiś czas tam szkole wojska, żeby być przygotowany. Jutro zacznie się droga do ewolucji oraz esencja nieśmiertelności, i z niej będę chciał w jakiś sposób skorzystać. Między innymi, moi drodzy, dlatego, że no chcę zdobyć te fiolki, żeby awansować naszą Kleopatrę. Tak, esencja nieśmiertelności, jak będziecie chcieli, to wam pokażę, jak to wygląda. No teraz, jak widzicie, tu nic, nic nie widać, bo jeszcze to nie jest aktywne, ale na pewno tą esencję będę chciał skorzystać. No i dopiero za dwa dni, moi drodzy, mamy rój Aranche. Gdzieś tam wam po drodze go pokazywałem, czyli będę w roju Aranche chciał zyskiwać punkty podboju na maksa, ile mi się uda. Sądny dzień to jest jeszcze druga możliwość do zyskania punktów podboju, no i niestety będzie ostatnia rzecz przed rangą. To będzie zryw starożytnych, i zaraz po zrywie starożytnych rozpoczyna się Ranga Rok. Także myślę, że tutaj sobie dobiję, tak wstępnie mogę szacować, nie wiem, czy mi się to uda, rozliczycie mnie widzowie z tego w najbliższych odcinkach, bo będę to pokazywać. Ja mówię o swoim planie. Będę chciał przez te dwa wydarzenia, czyli Ruj Aranche oraz Sądny Dzień. Zdobyć w moim przypadku 170 milionów, bilionów punktów, żeby odblokować ostatnią technologię, a przez już zryw starożytny, który daje najwięcej punktów waleczności, zdobyć te punkty, żeby odblokować strażnika poziomu tam siódmego. Prawdopodobnie u mnie będą to najpierw strzelcy, bo oni jako pierwsi atakują. I później zacznie się rangarok. No tutaj nie widzicie, no, jak widzicie, w sklepie rangaroku, też są pokazane te monety, jakie Wam zostały z, poprzedniego, z poprzedniej rangi. Ja tu jakoś ich dużo nie mam, ale będę, będę walczył i będzie więcej tych punktów, więcej rzeczy wykupię. Także pokażę Wam w praktyce dokładnie krok po kroku, jak się tą rangę robi. No, ale mogę to tylko pokazać, jak ranga się zacznie. W najgorszym wypadku, drogi widzu, jeśli wiesz, że no nie wyrobisz się czasowo. No, bo to jest 6 dni, no to ten poradnik ci się przyda za miesiąc, bo za miesiąc będzie kolejna ranga i będzie ok. To trzeba moi drodzy robić też z głową i ja chcę z tego skorzystać, bo jest to prototyp, który słuchajcie, razy dwa da mi więcej korzyści. tak? I te punkty zresztą będziemy to obserwowali. To już będzie dłuższy odcinek, bo postaram się go nagrać typowo o randze w praktyce, żebyście widzieli, jak mi te punkty lecą dzięki temu, że będę mieć G7. Także, moi drodzy, będę, będę z tego korzystał. Jeśli chodzi o to, jaki sposób wbiłem te 170 bilionów. No, moi drodzy, po prostu wczoraj się mocno uparłem na starożytnym. Zaraz wam wszystko pokażę. I tu też są różne teorie, i ja mam to do, do siebie widzowie, że testuję. Jak widzicie, też dużo, dużo pościągałem najemników, bo miałem srebro z właśnie ze starożytnego. I jakby najemnicy byli dla mnie ważni, chociaż zdradzę wam ten sekret. Tak bardzo mi zależy na tej randze, że gdyby była promocja na najemników za 20 zł, to bym ją kupił po prostu. Dodatkowo bym kupił najemników za 20 zł nie za 50, nie za 100, nie za 200, ale za 20 zł jak najbardziej tak. No i zobaczcie, moi drodzy, to jest mój pierwszy atak, i tutaj chciałem też powiedzieć, że to, co Wam pokazywałem w poprzednich odcinkach, to, no to były różne możliwości ataku na epickie potwory. Wy już widzieliście różne wersje moich ataków, tak? Ale ja eksperymentowałem tutaj i też pytałem jeszcze przyjaciół z klanu, no bo jest taka wersja mówiąca o tym, że jeżeli dajesz słabsze wojska, to powinieneś dać tych wojsk dwa razy więcej. Niż wojsk mocniejszych. Czyli przykładowo, no może tu jest głupi przykład, ale jeśli mam, wiadomo, że Kleopatra by tyle wojsk nie pomieściła, więc wyobraźmy sobie rzecz nieistniejącą. Nie, nie ja tylko chcę podać przykład. Jeśli tutaj mam 12 tysięcy strzelców takich, no to tych powinienem mieć 24. Wiadomo, że Kleopatra ich tyle nie pomieści, ale załóżmy hipotetycznie, tak? Wiecie o co mi chodzi? Chodzi mi o pokazanie liczb. Abyś, drogi widzu, to zrozumiał. Czyli 12 takich tysięcy, no to tych powinienem mieć 24. Jeśli mam piechoty 12 tysięcy, piechoty słabszej 24. Jeśli mam 6 tysięcy takich jeźdźców, to słabszych jeźdźców powinienem mieć 12 tysięcy. Wszystko, moi drodzy razy 2, czyli 1200 gryfów bitewnych, nie, przepraszam, 600 gryfów bitewnych mocnych. Słabszych 1200. Oczywiście, tak jak mówię, klopatra by mi takiej armii nie pomieściła, ale chcę tylko wam w liczbach to pokazać. I to jest jedna z teorii. Ja wam powiem szczerze, stosowałem tą teorię, natomiast ta teoria nie dawała mi punktów podboju. Ta opcja na ten moment daje mi najwięcej punktów waleczności. I zupełnie ta opcja, widzicie, się ma jak do liczb, o których mówiłem wcześniej. To ja sobie sam testowałem i was też zachęcam, żebyście testowali co wam najlepiej działa. Wiadomo, że u mnie to dał bardzo dużo dało, że miałem jednak sporo najemników. Chociaż w pierwszej, widzicie, w pierwszym ataku tych najemników dużo nie było. Zobaczycie, jak to się zmieniło dalej, kiedy tych najemników na giełdzie najemników pokupowałem, bo tu naprawdę nie ma dużo najemników, moi drodzy. Wam się wydaje, że jest dużo. 1940, 180, 340, 5800, tak? 640, 1280. Zobaczycie, co będzie dalej. Zobaczycie, moi drodzy, co będzie dalej. Natomiast mi ta metoda się sprawdziła w ten sposób, że. W moim przypadku, bo Kleopatra na tym levelu mieści tyle żo żołnierzy, no u Ciebie, drogi widzu, jeśli masz Kleopatrę o połowę niższy poziom, no to załóżmy nie, miałbyś, nie miałabyś 12 tysięcy wojska, załóżmy 6 tysięcy, tak? Te liczby się nie zmieniają, bo akurat każdy żołnierz niezależnie zawsze ma jedno dowodzenie, więc to nie ma znaczenia, czy, czy u mnie żołnierz jest na szóstym poziomie, a u Ciebie na piątym albo na czwartym. Te liczby zostają takie same, bo zawsze to dowodzenie jest na poziomie pierwszym. W przypadku jeźdźców jest dwójka, widzicie? Konny rycerz ma konny rycerz ma dwójkę. No i tak samo wygląda z gryfami bitewnymi, które mają 20. No, jeśli masz słabszego gryfa bitewnego, też jak widzisz, to się nie różni, nie? więc tutaj jakby poziom wojska nie ma znaczenia, tylko chcę ci pokazać taki przykład, ale wrócimy. To był mój pierwszy atak. Nie mogłem sobie na więcej pozwolić, bo. Przez to, że gdzieś inwestowałem w najemników. No, nie starczyło mi po prostu kasy na przy pierwszym ataku na, na znaczy srebra mi nie starczyło na, na szkolenie, więc ja sobie przeczekałem. Tu widzicie skrzynię minika. Robiłem później po skończonym pierwszym starożytnym, znowu kupowałem najemników. Zobaczcie, tu pokupowałem tak, najemników i przygotowywałem się do drugiego ataku, który mieliśmy ogłoszony. Zobaczcie, cały czas najemnicy jest ich tutaj sporo, no i był o 21:00 drugi starożytny, gdzie już ruszyłem ze zwiększoną siłą, moi drodzy, na tego starożytnego. I teraz zobaczcie, mimo że miałem tak naprawdę te, tak samo dobrane wojska li, li, ilościowo, bo też po 2000, tak, tu wszystko jest praktycznie to samo. Mimo że miałem o wiele więcej najemników, bo było ich naprawdę o wiele więcej, to punktów waleczności było troszkę mniej. I tu was muszę niestety widzowie zmartwić. Że możecie mieć sobie taktykę, ale często niektóre rzeczy, zobaczcie, tutaj tak samo, a już nagle 14 bilionów punktów, tak? No, tak mniej więcej to się plasuje, więc chcę Wam też tutaj zwrócić na to uwagę, że wiele rzeczy tutaj się odbywa losowo. To, czy dana armia zaatakuje jako pierwsza, ja to też tak rozmawiałem po ostatnim odcinku z przyjaciółmi z klanu, podpytywałem, jak oni to widzą. I dużo rzeczy też dzieje się w tej grze po prostu losowo. To tak samo jest, nie wiem, z eksploracją krypty. Niby wiesz, co w tej krypcie znajdziesz, ale naprawdę może być to losowo, totalnie troszkę jak, jak wiecie w totolotku. Nie ma takiej stałej zasady. Troszkę szkoda, że nie ma jakiejś takiej totalnie pewnej zasady, nie? Bo jak widzicie, no jest to spora różnica. 3 biliony punktów waleczności, według mnie to jest spora różnica, gdzie wojska były, jak widzicie. Takie same. Natomiast, no tutaj mamy 13. Widzicie, to się różni. Oczywiście ten spadek jeszcze można tłumaczyć, że tutaj miałem już mniej najemników, nie? Bo to można sobie w tym momencie tak wytłumaczyć, że tutaj już, już za trzecim atakiem tych najemników było mniej, no więc punktów waleczności również, również było mniej. Tutaj to już w ogóle mniej. Ale ja się uparłem. Słuchajcie, już resztkami wojsk, jakie miałem, atakowałem. Już widzicie, tutaj już mi gdzieś brakowało tych słabszych, ale po prostu perfidnie. Perfidnie moi drodzy atakowałem, żeby, żeby zdobyć te 170 milionów punktów. Więcej chyba nie mam, tak zakończenie. Klanu. Zobaczmy, na jakiej ja byłem pozycji tutaj w ogóle. 59 pozycja w klanie. 2 miliony punktów zdobyłem, słuchajcie. 2 miliony punktów. I też ważna informacja, że jeśli awansujemy, no w moim przypadku tak. W Twoim przypadku, widzu drogi, to te przedziały będą inne, natomiast podam Ci na moim przykładzie, bo po prostu nie pamiętam, jak to wygląda. U Ciebie, no w moim przypadku, w przypadku zrywu starożytnych, aby zdobyć te minimum klanowe, to ja musiałbym w tej chwili robić już normalnie milion czterysta punktów, a zrobiłem ich, no dwa miliony, nie? No bo na G7 ten poziom niestety, niestety wzrasta, więc pamiętaj, że będzie to też u ciebie wzrastało, co myślę? No, myślę, że tak jak mówię, dzisiaj mam luźny dzień, więc sobie tylko będę odbierał prezenty, jakieś krypty sobie poeksploruję. Ze swoją drogą jeszcze, jeszcze mam premium, później już nie będę z tego premium moi drodzy korzystał. To wam od razu mówię, bo to jest jakby szkoda kasy. Natomiast do momentu, do momentu levelowania na Ranga rok jest mi to potrzebne, bo, bo no, zdobywamy jak najwięcej tych punktów waleczności. Także dziś moi drodzy, może jakąś tam jeszcze sobie kopalnię tutaj otworzę, będę srebro zbierał, mówię, karterem będę sobie dzisiaj urzędował. Dzisiaj sobie odpoczywam, zbieram zbieram po prostu srebro, zbieram złoto, zbieram świętą miksturę przygotowuję się, bo tak jak mniej więcej wam drodzy widzowie pokazałem tutaj jutro będzie Esencja nieśmiertelności i z niej, tak jak mówię, chcę skorzystać, ale to tylko dlatego, żeby awansować Kleopatrę, bo zobaczcie, że mojej Kleopatrze, widzowie, za wiele do szczęścia nie brakuje. Patrzcie, jak wygląda moja Kleopatra. Tutaj oczywiście też ją pewnie leveluję bardzo szybko, ale chodzi mi oczywiście o, o to. Będzie siła całej armii 30% wyższa, natomiast no, muszę zdobyć jeszcze 15 tysięcy tej, tej esencji nieśmiertelności, więc będę musiał tam troszkę się natrudzić i, i tą esencję zdobyć. No nie mam wyjścia, chcę Kleopatrę o jedną gwiazdkę podnieść. To jest taki cel poboczny, ale on mi się też przyda, pamiętajcie, do, do tych dalszych wydarzeń, które będą, bo dzięki temu będę miał więcej punktów zarobionych. Czyli, czyli mamy to, to. Jeśli jest znowuż moi drodzy, Rui aranche, tutaj wysyłamy trzech kapitanów. No, powiem wam, że przemyślę jeszcze którego kapitana, ale jeśli ty, drogi widzu, się zastanawiasz, którego kapitana wysłać do roju Aranche, na przykład oprócz Kleopatry, którą, no, moim zdaniem, zawsze powinieneś wysyłać, żeby po prostu mieć więcej punktów, ale co za tym idzie, żeby też ją awansować. Kleopatra to taki najważniejszy Twój kapitan. No to moi drodzy, zawsze ściągawka jest tutaj i to jest dla mnie wyznacznikiem. I zobaczcie, ja już wiem. Że muszę mieć animatorę 150 poziom, więc to niewiele brakuje, więc wyślę animatorę wraz z Kleopatrą, bo tutaj pamiętajcie, że też zdrowie armii, zwróćcie uwagę, dominacja, tak, czyli to Wam wzrośnie, jak podniesiecie ten poziom. Tutaj można info nacisnąć, widzowie. Przypuszczam, że chyba na 60 poziom to mogę wtedy podnieść, tak, bo 60 jest następny. No, niby to nie jest duża różnica, że zdrowie armii mi o 3% skoczy. Ale uwierzcie mi, że to troszeczkę i dominacja mi skoczy, no tam o, o no, niecały 1%, tak? Ale no robi to różnicę, nie? Tak stopniowo, stopniowo małą łyżeczką, warto to podnosić. Więc ja już wiem, że wyślę właśnie animatorę, zastanowię się nad tym tutaj gałganem. Juliuszem, tak? Czy ja nie mogę się... Aleksander, przepraszam. Aleksander Wielki. Bo 130 poziom to też nie jest jakoś super wysoko, a też troszkę chciałbym tu, tu podnieść i wtedy jak Aleksandra podniosę to, to tak będzie wyglądało. Siła armii będzie plus 45%, no to już myślę robi różnicę, nie? 7% więcej. Autorytet też o 2% też się przyda. Także na pewno tych dwóch, no co do Heleny no to są małe szanse, żebym ją tak szybko Awansował na 185. poziom, chociaż będę chciał, bo pamiętajcie, że Helena jest odpowiedzialna za szkolenie wojsk, prawda? Tempo szkolenia wojsk. I jakbym mógł Helenę podnieść tutaj, to też bym podniósł, ale mi już brakuje tych fragmentów, także niestety przy następnej okazji ją zdobędę. Swoją drogą ostatnio była promocja, ale dla mnie to ona nie była promocją, bo 90 zł to kosztowało. Było można fragmenty Heleny kupić. Natomiast wiecie, co ja myślę na ten temat. Więc myślę, że nie muszę komentować. Chyba drogi widzów, wiesz, ale jak chcesz to napisz, napisz w komentarzu co ja myślę. Kupowanie fragmentów kapitana bez sensu. Także ja sobie z tym słuchajcie, poczekam też do następnego niestety triumfalnego wyzwania, do następnego sezonu triumfalnego wyzwania, więc muszę poczekać około trzech tygodni, 21 dni, w sumie 22 prawie. Więc no trudno. No, w tym sezonie triumfalnego Wyzwania Heleny raczej już nie odblokuję, bo wszystkie możliwości, słuchajcie, tutaj mam wykorzystane. Widzicie, z klanu mamy wszystko już odebrane. W sklepie też wszystkie Heleny odebrałem, także no już więcej Heleny nie da rady, niestety, zdobyć. Także no muszę się to uzbroić w cierpliwość. Swoją drogą wam pokażę, jak ja wyglądam. Mój klan jest na szóstej pozycji. Myślę, że bardzo ładnie. A członkowie klanu, no ja jestem na 60. No ja nie mam, słuchajcie, elitarnej przepustki. Nie mam niestety, więc dlatego mam mało punktów. Gdybym miał elitarną, bym punktów miał znacznie więcej, natomiast yy, słuchajcie... Yy... No 240 złotych, znacie moje zdanie. Szczególnie, że tutaj oczywiście, zobaczcie moi drodzy, ja wam to już nie raz pokazałem. W elitarnej zdoby już bym miał tą esencję. Zobaczcie ile więcej punktów, ile więcej złota. Natomiast tu nic więcej, no nie ma takiego interesującego co mi po tych zasobach. Tu jest ewentualnie przyspieszenia i to wszystko. To, tak naprawdę no szkoda mi kasy na tą elitarną. No chyba, żebym w innej walucie kupował i to by połowę taniej było albo jeszcze taniej to tylko jeszcze, jeszcze nie opracowałem tego. Drogi widzu, zresztą możesz się podzielić ze mną protipem, jeżeli masz takie informacje. I ja wtedy też takiego, no raczej bym wolał nie nagrywać takiego odcinka, bo wiecie jak to jest. To już raczej, raczej wolałbym nie mówić. Nie dlatego, żeby przed Wami to ukrywać, ale żeby nie mieć jakichś problemów w grze. Natomiast jak ktoś z Was ma takie informacje, możecie mi napisać, jak można kupić daną promocję naprawdę z innego kraju za grosze, to ja się chętnie dowiem i wtedy na przykład taką taką elitarną przepustkę kupię, ale to mówię, to muszą być grosze jakieś, to muszą być jakieś grosze, to nie może być 240 zł. Gdyby to 40 zł kosztowało, to jeszcze jeszcze okej, okay. jeszcze okej, okay. ale 240, no to jest niestety za dużo. Natomiast no, jak widzicie, nie można robić 10 rzeczy naraz, tak? Ja i tak przygotowując się do ranga roku i tak w międzyczasie chcę się skupić właśnie na esencji nieśmiertelności, żeby tutaj będzie, tak? Ta esencja nieśmiertelności, żeby podnieść moją kleopatrę w pierwszej kolejności. Ale też wiem, moi drodzy, że podniesienie kleopatry da mi więcej korzyści również podczas samego ranga roku, bo ona będzie miała więcej siły, więcej siły, to wiecie, to lepsze wyniki. I też wam jeszcze pokażę, moi drodzy, że tutaj. Przez ostatnie ataki na epickie potwory. Mój smok, już go nie nakarmię, bo nie mam czym, ale zobaczcie, mój smok już bardzo, bardzo ma niedaleko do 200 poziomu. Póki co jest 185, jeszcze 15. No teraz już to pójdzie wolno, bo zobaczcie tutaj tych, tych punktów potrzeba nie mało, ale jak widzicie, skutecznie tego smoka leveluje. Idzie on cały czas do góry i też daje, pamiętajcie, że. Bonusy. Nie zapomnijcie, oczywiście, jeżeli gdzieś tam się przygotowujecie i zbieracie różne punkty, no to nie zapominajcie do, do ataku na epickie potwory zabierać ze sobą smoka. Nie wiem, no może powinienem w ogóle to też powiedzieć jako jako podstawę, bo mi się wydaje, że taka jest oczywistość, ale chciałbym, żebyście też wiedzieli, co daje ten smok, nie? I, I siła armii, zdrowie armii, tak? Dowodzenie, czyli więcej wojsk możecie wziąć, kiedy macie ze sobą smoka, tak? Autorytet, dominacja, czyli i potwory, wojska i... i, i... I najemników, chociaż w moim przypadku nigdy nie było tak, żebym wszystkich najemników nie, nie mógł ze sobą zabrać, bo, bo jakby no, nigdy tylu najemników nie mam. Ale zobaczcie, nawet punkty podboju, czy punkty doświadczenia też są dzięki smokowi wyższe. Także warto, warto mieć to na uwadze, żeby tego smoka, moi drodzy, ze sobą zabierać na ataki. Więc podsumowując, bo dzisiaj odcinek taki krótszy, luźniejszy. Moi drodzy. Moi drodzy, za co to się tutaj zadziało, że przyjaciel klan opuścił? Co to się tu zadziało? Opuszcza klan. Nie wiem o co chodzi. Wyszedłem, nie rozumiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Nie wnikam. Słuchajcie, moi drodzy, więc podsumowując, jak będzie to wyglądało u mnie, po prostu będę zbierał punkty waleczności, tak? Mam do zdobycia 170 bilionów. Ty, drogi widzów, wiesz mniej więcej, ile masz u siebie do zdobycia. Zbieraj punkty waleczności, odblokowuj wszystkie technologie na wyższy level Twoich wojsk, ale nie, nie rób szkolenia tych wojsk, tak? Jak klikniesz te wojska po rozpoczęciu rank roku, gdzie zacząłeś atak wojskami słabszymi. Jeden atak nawet to nie ma znaczenia, czy to będzie na ten oddział Jurgomunda, czy tego fenira to nie ma znaczenia. Możesz z przyjaciółmi dołączyć. I w każdym razie, żeby mieć słabsze wojska, zrobisz taki atak. System ci to zapisze, później sobie aktywujesz wyższy poziom wojska. Wiadomo, chwilę będzie trzeba poczekać, żeby przyjaciele kliknęli pomoc, bo tam też to będzie trwało wiele dni. No zobacz widzu drogi, że u mnie po pomocy przyjaciół. Koszt szkolenia gwardzistów to jest 275 dni, a to zazwyczaj o połowę spada, także jak dobrze pamiętam, to było 500 dni. Gdybym oczywiście chciał to przyspieszyć już teraz, to nie mam problemu, bo zobaczcie, mam z poprzedniego ranga roku nazbierane jednodniowe samymi jednodniowymi, już bym to przyspieszył. Mam trzydniowe, także ja tu jestem zabezpieczony i wiem, że na G7, jeśli chodzi o przyspieszenia, wejdę bez problemu. Tak jak na początku się troszkę stresowałem tymi budynkami, które ulepszałem na G7, to Wam w ogóle też pokażę, nie? że wymóg był zupełnie inny. A zobaczcie, stolice klanu awansowałem na maksymalny level, ale to tylko i wyłącznie dlatego, żeby mieć więcej punktów pomocy od przyjaciół, bo to, bo to dużo zmienia, ale to już Wam pokazywałem w jednym z poprzednich odcinków. Magazyn teraz awansuje na największy poziom. Akademię, świątynię mam na maksa. Akademie jeszcze mi zostały dwa lewele. Koszary też dałem na maksa. Także tutaj widzicie, mistrz portalu, ja już wszystko podniosłem. I wiadomo, że tu też zasoby były potrzebne, były potrzebne przyspieszenia. Jak widzicie, tak się tego bałem, a nie takie straszne wszystko. Wszystko, wszystko dało radę. Także moi drodzy, no cóż wam tutaj jeszcze bym powiedział, jeżeli mamy 6 dni do rangaroku, roku, to proponuję wam, jest okazja do zdobywania oczywiście punktów waleczności przy wielkim polowaniu, bo wtedy też tą drogę do ewolucji, tak? Tutaj macie ten bazar Faraona, tam też coś zdobywacie, tylko od razu was uprzedzę, bo pewnie będzie promocja. To jest taka trochę loteria, wiecie, sam z tym losowaniem tych, tych, tych. No, kto wie, o co chodzi w tych różnych total battle rzeczach, to pamiętajcie, lepiej zdobywać to samemu, bo te kupowanie zazwyczaj jest tak, że jak kupujesz, to potem nie trafisz tego, co trzeba, się denerwujesz, potem tak ludzie niestety często robią. Mi się to na szczęście nie zdarzyło, bo ja jakby z góry jestem troszkę, jeśli chodzi o takie hazardowe rzeczy, sceptyczny, więc mnie to nie kusiło. Bardziej mnie kusiło, żeby zdobywać poprzez te, te monety, poprzez powiedzmy, swoją walkę, nie. Tutaj też masz sensję nieśmiertelności to są na pewno ważne rzeczy, ale najbliższy z takich możliwości podbicia levelu kapitanów, ale przede wszystkim zdobycia punktów waleczności to, to moi drodzy jest właśnie Ruj Aranche i będzie 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 sądny dzień. Te dwie rzeczy to przed 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 yy... Rangokiem rangarokiem będą ok. i widz też pytał czy będzie jakaś możliwość awansowania kapitana no to niestety drogi widzu teraz już ci mogę powiedzieć na 100% nie ma tu żadnej możliwości awansowania stricte kapitana nie wiem o ile leveli chcesz awansować kapitana rozumiem że chcesz awansować żeby właśnie wziąć udział w tym rangaroku tą moją metodą którą ci chcę pokazać to jedyne co ci mogę drogi widzu doradzić jak chcesz awansować swojego głównego bohatera no to jest wielkie polowanie Teraz znowu tego nie zobaczycie, bo to jest nieaktywne. W każdym razie w wielkim polowaniu rób kontrakty trudne, bardzo trudne, na rzadkie potwory i wtedy kapitana awansujesz. No lepszej jakby w tym momencie na szybko, na sześć dni przed metody ci nie jestem w stanie pokazać. A zresztą też będzie to miało, drogi widzu, korzyść, bo zwróć uwagę, że kiedy będziesz robić to wielkie polowanie, będziesz zdobywać punkty waleczności, tak, to jednocześnie jak nawet dużo wojsk polegnie to wskrzeszając najemników, wskrzeszając w ogóle wojska, będziesz brać udział w esencji nieśmiertelności, w tym bazarze faraona, i w drodze do ewolucji, to wszystko ci się na pewno na pewno przydano. Nie zmarnujesz tego. Także to jest tak fajnie zgrane. Ja się nastawiam na to, mniej więcej wam pokazałem, możliwe, że będę samą kleopatrę wysyłał, możliwe, że w ogóle wam. O tym nagram odcinek, bo chyba o roju Arancha jeszcze odcinka nie było. Więc jeżeli drogi widzu chcesz, to oczywiście daj znać w komentarzu. To się nie będzie wiele różniło od potworów, ale chcę wam pokazać już jakby w praktyce zastosowanie moich wojsk według tej mojej teorii, tak? którą powiedzmy sam, sam sobie wymyśliłem. Ulepszając to, co się od innych nauczyłem, to co mi najlepiej działa możliwe, że wyślę trzech kapitanów właśnie czyli z animatore, właśnie z tym całym Aleksandrem, ale to gdzieś mi wyjdzie na spontanie, bo powiem wam szczerze, że aż tak na tych innych kapitanach mi nie zależy. Co pamiętajcie, że zależy mi tylko na jednym, zależy mi na punktach waleczności, tak? To jest dla mnie w tej chwili rzecz najważniejsza. Punkty waleczności, bo chcę wejść na G7A. Awansowanie kapitanów to już będzie taka rzecz. Powiedzmy, że przy okazji, jak Kleopat? Kleopatrę, na pewno, drogi widzu, będę awansował, bo trudno jest jej nie awansować. Przypuszczam, że ona dość szybko przy tych wszystkich wydarzeniach osiągnie 230 poziom. I to też jest, drogi widzu, moje założenie, żeby właśnie już bohatera nie awansować, ale żeby Kleopatra mu trochę odjechała, żeby jak najwyżej tą Kleopatrę zrobić. No, 300 poziomu tak szybko nie osiągnę, nie spodziewajmy się, moi drodzy. Nie wierzmy w cuda, ale powolutku, powolutku, stopniowo, małą mój rzeczką, pamiętajcie, małą mój rzeczką i będzie git. No to chyba tyle w tym dzisiejszym krótszym odcinku, bo myślę, że jeśli chodzi o przygotowania do ranga Roku, to tu nie ma co lać wody i nie ma co wymyślać. Ja tu nic wam, drodzy widzowie, więcej nie wyczaruję, patrząc na to, że mamy 6 dni przed i, i, i trzeba też troszeczkę zakasać rękawy. Będę wam gdzieś te swoje przygotowania na pewno pokazywał w, w tych odcinkach, które będą. Będzie odcinek nagrany na bieżąco, w, w czasie ranga roku, no ale to, to już zobaczycie, to na drugi dzień raczej już tego nie wykorzystacie, więc przyda się ten odcinek ludziom, którzy, którzy będą oglądali go. No, na przykład na następnym rangaroku. roku, tak? Także wtedy możecie znajomym podesłać ten filmik i on się przyda. Natomiast to będzie najlepiej pokazane, wszystko, że tak powiem, na żywca. Także jeszcze raz, moi drodzy, Wam serdecznie dziękuję za to, że komentujecie, że piszecie do mnie. Będzie mi miło, właśnie, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów i być może właśnie udostępnisz komuś ze swoich znajomych moją serię, kto gra w tą grę. A mi bardzo to pomoże w rozwoju kanału bo nie ukrywam, że jest to, jest to bardzo ważne, żeby te zasięgi budować. Także trzymaj się, drogi widzu, do następnego odcinka. Cześć!